Panie Jezusie, do krzyża przyjdź. Wkurzać. Zawsze można coś przyłapać. Twój znajomy się dostał do tej szkoły, a ty nie. Proste. Starszy zapłaci, to się dostał. Sprzedajesz ten tekst znanym drukarzom. Wkrótce każdy wie. Wkurza cię ten ksiądz. Działa ci na nerwy. Zawsze można coś przyłapać. Walić. Kupił kradziony samochód. Kulitkuje na kazaniu. Zadaje się z kobietami. I już chleba gotowana. Łatwo może zająć się, co mówisz. Nie rzucaj sobie. Nie rzucaj niemu słów, które będzie lepko. Krzywdzisz tym, co mówisz innego człowieka. Krzywdzisz Jezus, Jezus ukrzywdzony. I ja nie wiem, czy to jest. Nie mógł się prawić. Pan Jezus umiera na krzyżu. Każdy musi umrzeć. Umarł, to umarł. Jego sprawa. Umarł też za ciebie. Każdym razem będzie się z ciebie cieszył. Nigdy nie odpuści.
Czasami w naszym życiu jest tak, że stajemy przed wyborem. Wyborem dobra i zła. Pewnie w życiu każdego z nas takich sytuacji jest wiele. Bo te treści, które były wypowiedziane, to tak naprawdę życie każdego z nas. Dlatego za to wszystko, co niesie zło w naszym życiu, chcemy teraz przeprosić dobrego Boga, bo to On jest jedynym dobrym. I rzeczywiście, jeśli weźmiemy Boga w swoim życiu na pierwsze miejsce, to wszystko inne znajdzie swoje właściwe miejsce.